Na początku muszę powiedzieć, że przepiękna kreacja i muszę zapytać, czy sama wybrałaś? Właśnie sama wybrałam kreację. Znaczy, wiesz, to jest tak, że spacerujesz sobie, szukasz czegoś, cały czas nie możesz znaleźć, ale idziesz pewnym razem i nagle mówisz tak, to jest moja sukienka. Olśnie. I to tak było, dokładnie. Pojechałam na pokaz kolekcji Litki Kality, zobaczyłam na manekinie, mówię tak, to jest sukienka, którą chcę założyć właśnie dziś. Mhm. No i wtedy mój Grzesiu, stylista, pojechał, że tak powiem, do pełni całej reszty formalności, że ona była bardzo długa, musieliśmy ją troszkę ściąć, nawet przy mojej wzroście i wysokich butach, które dzisiaj akurat mam. No ale czuję się w niej bardzo dobrze. Jest naprawdę świetna. Muszę zapytać, jak u Ciebie jest ze słodyczami? Masz przepiękną figurę. No i pytanie, czy się potrafisz powstrzymać? Ja się kompletnie tym nie przejmuję. Chyba to jest klucz do całego sukcesu. Robić to, co czujemy, tak? Czyli jak mamy ochotę na kawałek czegoś słodkiego, okej, zjedzmy. Później przyjdzie czas, że nie będziemy mieć ochoty na to słodkie. Ja akurat jestem typowym mięsożercą, ale jeśli chodzi o słodycze, na przykład Raffaello uwielbiam. Po prostu uwielbiam, bo to jest coś małego, niedużego. To od razu nam daje taką chwilę, taki zastrzyk naprawdę pozytywnej energii. Nie za słodkie, nie za gorzkie, nie za mdłe. Idealne. Na koniec chciałabym zapytać o trendy tego sezonu, bo jest wszystko właściwie, jest i boho, i pastele, i jest tego mnóstwo. Na co Ty postawiłaś w tym sezonie? Na co ja postawiłam? Na blask. No, dosłownie na blask. Na ten blask, który daje nam słońce, które sprawia, że nasza skóra pięknie wygląda. I wtedy na tej skórze myślę, że najbardziej prosta, klasyczna kreacja będzie się dobrze prezentować. No i szczerze, myślę, że zawsze dopełnieniem tego wszystkiego będzie szczery, prawdziwy uśmiech, więc tego życzę sobie i Wam. I my też Tobie tego życzymy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.